Często ostatnim czasem jest mi zarzucane, że się jąkam. Znaczy, nigdy mi to nie było zarzucane, ale ostatnio ktoś to napisał, więc super, dzieciaczki to podchwyciły i teraz mam pod każdym filmem minimum jeden komentarz, że się jąkam. No jąkam się, no i co straszne. A jak komuś to nie pasuje, to przedstawiam wam 10 osób z jeszcze większymi problemami z mówieniem niż ja. Mimo, że reprezentują ważne funkcje, często takie, których osoba niepotrafiąca za dobrze mówić nie powinna obejmować. Kazimiera Szczuka. Polska krytyczka literacka, historyczka literatury, nauczycielka akademicka, dziennikarka, prezenterka telewizyjna i działaczka feministyczna oraz polityk. Osoba o najbardziej wkurzającym głosie wśród kobiet i mam tu na myśli zarówno treść, jak i formę mówienia. Prowadziła program Najsłabsze Ogniwo. Przecież jak ona zadawała tamte pytania, to nie można było się skupić, co ona gdacze pod nosem, bo brzmi jakby jej się płyta porysowała, serio. Słuchajcie się w to, jak ona mówi. Ona fałszuje mówiąc, nie wspominając o tym magicznym rrr. Uwielbiam, jak ktoś po prostu nie wymawia rrr. No, to jest po prostu moja ulubiona wada wymowy. Naszą rundę ostatnią w paru miejscach wykazałaś się po prostu niesłychaną niewiedzą. 3,5 tysiąca, 80% Polaków poniżej 3,5. Ale Wyszenia. Wysiek, naprawdę ja spotkałam cię w garderobie. No. I nie powiedziałeś dzień dobry. Wszedłeś i nie powiedziałeś dzień dobry. No, bo walczyłem o twoje równouprawnienie. Myślałem, że pierwsza to. Jerzy Owsiak, polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, showman, działacz charytatywny i społeczny, założyciel i prezes Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, pomysłodawca i organizator corocznego finału WOŚP oraz przystanku Woodstock, zwanego dziś Poland Rock Festival. Choć robi naprawdę dobrą robotę i pomaga wielu, wielu osobom, to pan się jąka i jąka się jeszcze bardziej niż ja. O czym mogą świadczyć jego wypowiedzi, zresztą ostatnio jest dużo lepiej chyba z tym jąkaniem, popracował nad tym, ale fakt jest faktem. Zresztą rozmowa Cejrowskiego z Owsiakiem to jest przykład tego, jak powinna wyglądać dyskusja dwóch osób o zupełnie przeciwnych poglądach, tak? Było to zabawne i przy okazji mądre. Jeżeli ma takie bardzo duże utrudnienia, Caritas. To jest ich sprawa, jestem takim samym facetem jak tysiąc innych. Tym, że ja proszę, zgłaszam się i piszę do urzędu celnego, czy mógłbym prosić o zniżkę, czy zejście z cła? A to już jest sprawa na przykład pana Kowboja. Co dla pana oznacza rób ta, co chce ta? W panu pojęciu, w pana pojęciu siedzi. Jeżeli wyszedł z tego tutaj, z tej chałupy Cejrowski, to w takim razie my Indianie mamy rację. Hura, hura, hura! Dziękuję bardzo. O, tak, sobie, o, tylko tak kowboje potrafią rozmawiać. Joanna Krupa, polsko-amerykańska modelka, osobowość telewizyjna i celebrytka, a właściwie głównie celebrytka, oczywiście pomijając te wszystkie fakty, że nie jest osobą za mądrą, nawet głupią, pozbawioną wartości i ogólnie z ograniczonym myśleniem, to pani potrafi, właściwie nie potrafi mówić po polsku, co jest dość ciekawe, ponieważ jest Polką. Centralnie babka mówi tak słabo, że przeciętny Ukrainiec pracujący w Żabce jest w stanie więcej wydukać. Tylko ten przy tym nie udaje wyjątkowo inteligentnego i wyrazistego. Posłuchajcie, jak piękną polszczyzną pani się posługuje, jaka inteligencja w tym jest. A wszystko jest promowane przez polską telewizję. Jak mrużysz troszkę oczka, dlaczego? Jesteś cool? Tak właśnie robią psy! Tak właśnie robią psy! Tak właśnie robią psy! Ryszard Petru, polski ekonomista i polityk, poseł na Sejm 8 kadencji, założyciel, a w latach 2015-2017 przewodniczący partii Nowoczesna, w latach 2011-2015 przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Może się wydawać, że pan przecież nie ma żadnej wady wymowy ani nic w tym stylu. Otóż wada wymowy to nie wszystko. Jest jeszcze kwestia dobierania słów. Otóż pan Petru zasłynął z nieodpowiedniego dobierania słów i jakże wyrazistych powiedzonek. No panie Petru, czaszki z głów. Pamiętaj, potem ten jeden stworzył Platformę Obywatelską, drugi PiS. Ja teraz tworzę Partię Razem. Przepraszam. Partię Teraz, przepraszam. Przepraszam. Bardzo niszczycielskie słówki ma takie zachowanie na sali sądowej. Nie są w imieniu Rzeczpospolitej.
Bronisław Komorowski, polski polityk i historyk, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, najbardziej ułomna osoba na tym stanowisku w historii naszego kraju. Tak, on też wady wymowy nie ma. To już ostatnia osoba, która nie ma problemu z mówieniem, jednakże podobnie jak Petru ma problem z układaniem zdań oraz zachowaniem ich sensu, nie wspominając o jakże legendarnej ortografii. Narodowej, w narodowym wymiarze pamięci o ofiarach czasów stalinowskich, o ofiarach, które były ofiarami właśnie tych żołnierzy wyklętych. Anja Rubik, polska modelka pracująca w Stanach Zjednoczonych, ojej, jaka jest międzynarodowa, w United States mieszka. Nie no, przynajmniej nie robi z siebie debilki jak krupa, tak? Tylko najzwyczajniej w świecie ma coś dziwnego ze szczęką. Zwróciliście na to uwagę, jak ona mówi. Nie wiem jak to jest, ale ja na nią patrzeć nie mogę, bo odczuwam ból w żuchwie, gdy patrzę na te jej usta i słyszę te zniekształcone słowa. O Jezu. To jest twój nowy, wyjątkowy projekt. Sex Ed. Na czym on polega? W Polsce seks jeszcze nadal jest takim tematem tabu. Czesław Mozil, polski piosenkarz, kompozytor, akordeonista, także osobowość telewizyjna, lider polsko-duńskiego zespołu Czesław Śpiewa. Sam Mozil określa swoją muzykę mianem popu lub alternatywnego popu z podtekstem punkowym. Według mnie jeden z najlepszych polskich muzyków występujących współcześnie. Wokół jego niezwykłego talentu, jeśli chodzi o przemowy, oczywiście krążą już legendy. No powiedzcie mi, czy może być coś wspanialszego niż dostać komplement od Mozila? Nie mylisz. Ja nie posunąłem ciebie, Magdalena, nie posądzam ciebie, żebyś... Nie posądzam! A tak serio, to nie wiem, czy kojarzycie jego nowy projekt, kalendarz adwentowy, w którym występuje ze znanymi muzykami i dziećmi. No i świetnie to brzmi. Zresztą, skąd większość z was ma to kojarzyć, jak wy kurde Multiego słuchacie? Nie na tym to polega pytań, jak mój kolega zryczy się z ulicy kretą z A do Z! Weź opanuj w sobie swój apetyt wilczy, niech pazerność twoja zamknie się i milczy. Roger Daltrey, brytyjski wokalista, tekściarz i aktor, najbardziej znany jako założyciel i wokalista zespołu The Who. W 2006 roku piosenkarz został sklasyfikowany na 17. miejscu listy 100 najlepszych wokalistów wszechczasów według Hit Parader. Co jest w nim najlepsze? Że gość tak strasznie się jąka, a śpiewa i tak, śpiewając się jąka. I brzmi to tak naturalnie i surowo, że aż pięknie. Wiecie, żyjemy w czasach, gdzie każdy gówniarz może nagrać piosenkę dzięki autotune, czy tam innemu badziewiu, ale zrobić coś na surowo, to jest coś. I myślę, że właśnie takim surowym muzykom należy się szacunek. Donald Tusk, polski polityk, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej i przewodniczący w latach 2003-2014, w latach 2007-2014 prezes Rady Ministrów, od 2014 roku przewodniczący Rady Europejskiej. Jak ja go nienawidzę. Jeszcze to jego rrr. Serio, czemu wszyscy najgłośniejsi idioci nie wymawiają rrr? Nie wierzycie? Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży, rok 2017. Julia Trojanowska, jakaś cholerna postkomunistka krzycząca jak porąbana. I co? Nie wymawia rrr. Kontrowersyjny i oburzający, powtarzam, oburzający jest dla mnie fakt, że jedna z ulic w Stachachowicach... Widzicie? W Stachachowicach? No ja nie mogę, nie mogła wybrać jakiejś miejscowości bez R w nazwie. No dobra, o Tusku miało być, jak ja go nienawidzę, nie wiem czy już o tym mówiłem. Nie no, serio, dla mnie jest politykiem niemieckim i nie obrażam tu Niemców, po prostu bardziej dba o interesy Zachodu niż nasza, my jesteśmy Europą Wschodnią. Niech nikt nam nie wmawia, że jesteśmy z Zachodem, bo nie jesteśmy. Na Zachodzie to sobie mogą co najwyżej pośpiewać. 4000 lat wyglądany.
Hanna Gronkiewicz-Waltz, polska prawniczka i polityk, profesor nauk prawnych, złodziej, wiceprzewodnicząca PO. Trzyma władzę w Warszawie od lat, a teraz został wybrany jej świetny współpracownik Trzaskowski, przez co straciłem cały szacunek do Warszawy. Pani ma najbardziej irytujący głos na polskiej scenie politycznej. Serio. To jej magiczne rrr może po prostu wykończyć, ale zresztą, co tam, babka wjeżdża komuś na chatę, wywala drzwi i krzyczy: rządzić, dzielić, hepchatyzować! Więc na co jej dobra dykcja? Ja rejestruję i my zawsze każdej